To beatyfikacja dla nas to jest takim wydarzeniem, które się mało kiedy zdarza. No to z tego jesteśmy bardzo dumni, że właśnie w naszej rodzinie będą święci. To jest rodzina do naśladowania właśnie w takim prostocie, w takim normalności życia i otwartości serca na miłość Boga i bliźniego. No, każdy jest u Boga bratem i siostrą i czy tego wyznania, ale to był człowiek i też był w nim miłość Jezusa. Także ja już na tyle, na ile to tam pamiętam. Rodzinę całą, no samą Wiktorię, bo w naszym domu ona przebywała do za mąż pójścia. To jak wychodziła za mąż, no pewnie, że ja tu już lat nie miałem, tylko 5. No ale tam nieco pamiętam samo przygotowanie do wesela, samo wesele. Bo Józef jeszcze zanim się ożenił, to tam na swojej działce, to już tak trochę poza wsią, trochę w polu wybudował dom, nie to niewielki, taki jednoizbowy domek. I tam zaraz po ślubie się przenieśli, także u nas nie mieszkali. No i przez całą wojnę właśnie to oni tak żyli bardzo, no ubogo, skromnie. To byli ludzie tacy, ludzie do ludzi, o tak bym to powiedział. Łatwo chyba nawiązywali kontakt z ludźmi. Jeśli chodzi o Józefa, no to on tam przecież zajmował się sadownictwem. No i wielu ludziom tam podpowiadał, jak formować koronę drzew, czy jak sadzić jakieś nowe drzewa, te zdjęcia robił, no to ludzie do niego przychodzili. A jeśli chodzi o Wiktorię, ja raz wychodząc do szkoły, ona nadeszła, no i coś tam nie rozumiałem. Zapytałem jej i tak można powiedzieć, że momentalnie zrozumiałem, o co chodzi, potrafiła mi to wytłumaczyć. No i te dzieci, jak to w wielodzietnej rodzinie, no starsze pomaga bawić młodszego, karmi, to widać na zdjęciach zresztą. Mama była siostrą Wiktorii, a ja z rodzeństwa Ulmów z córką Stasią chodziliśmy do pierwszej klasy. Doszło do tego, żeśmy się już po prostu przygotowali do pierwszej komunii, ale Stasia już nie doczekała, bo pierwsza komunia była w 1945 roku, a to całe wydarzenie wydarzyło się w 1944 roku. Mama przyszła też z kościoła i mówi, że bo myśmy tam jako małe dzieci trochę my tam rozrabiali. Mówi, bądźcie grzeczne, bo się wydarzyła wielka tragedia w naszej rodzinie. No, ciocia Wiktoria i wujek i te przechowujące tam Żydzi wszystkich wystrzelali. Mieli wrażliwość na drugiego człowieka, człowieka, który nie miał wyjścia. No bo jak go nie przyjmie, no to on zginie. To czyli trzeba mieć jednak serce jakieś takie otwarte i trzeba mieć jakieś takie poczucie ludzkości. Przecież to jest człowiek, trzeba mu pomóc. No nie każdy było na to stać, to oczywiste, no bo za to, że przyjmuje się no Żydów w tym wypadku, to podpisywał śmierć na siebie i na całą rodzinę. Poza tym ludzie wtedy byli bardzo wierzący. No to mówi, no jak Bóg pozwoli, no to się to uda, a jak nie, no to trudno, wola Boża. To tak się to często mówi. Piszą Samarytanie z Markowej, ta właśnie ta Ewangelia o miłosiernym Samarytaninie dla nich też była życiem. I właśnie oni czerpali, tak ufam i wierzę w to mocno, że tylko w tym jest właśnie ta siła,
gdzie Bóg mówi do mnie, a ja nie w 100%, tylko w małej iskierce wypełniam to. Tutaj, gdzie ja przyszłam do małżonka, tutaj właśnie jest ten, jak gdyby, ten dom, w którym się urodziła właśnie Wiktoria. Po zdjęciach, które widzimy, to widzimy właśnie ten kredens, czy ten młynek do pieprzu jeszcze mielenia tą korbką. I tak po prostu, ale ja uznaję, że cały dom jest relikwiarzem, a żywymi takimi, jak gdyby, tymi pochodniami, no my wszyscy jesteśmy, gdzie mamy tą świadomość, mamy tą wiarę. Boże, tu chodzili tych, których dzisiaj wynosisz do tej radości wiecznej, by z nami orędowali i za nasze rodziny. No krótko mówiąc, to jest wielka satysfakcja, ale i równocześnie uznanie przez Kościół ludzi za ten heroiczny czyn. No nie tylko Ulmów, ale poprzez Ulmów wszystkich innych, którzy się tego dzieła podjęli. Kiedy beatyfikacja się zaczęła się 20 lat temu, więc nikt się nie spodziewał, że wiadomo, że takie procesy trwają nieraz dużo dłużej i nikt się nie spodziewał, że akurat no to nastąpi po 20 latach. Tak. I będziemy się już modlić do nich. Tylko miłość nas może we wszystkim poprowadzić, gdy się damy poprowadzić. No i ta wiara i w świętych, i co? I jedność i pokój. Pewnie, że człowiek jest człowiekiem, ma nerwy, ma uniesienia, ma wszystko, ale miłość zawsze przebacza i zwycięża. Nie wiem, taka jest moja refleksja i to za moją rodzinę. Bardzo dziękuję i kochanym teściom.